Cześć, wszystkim jesteście na kanale Wielkim i Halo. Dzisiaj znowu się widzimy oko w oko, praktycznie. No i chcę wam pokazać coś, co mi się udało w końcu skończyć. W końcu skończyć, brawo. To jest Halo New Blood, książka Mata Ferbeka. Generalnie, cały pomysł to jest postać Baka. Ogólnie Baka. Tu są jego dzieje od wczesnej młodości, od kiedy był dzieckiem, jego życie rodzinne do przydziału do oddziału Ozyrys i początku. I prologu do Halo 5 Guardians, czyli no, bardzo duży przedział życia, i sobie to sprawiłem. Książka, co ciekawe, jest trochę innego formatu niż inne. O, jest oczywiście dużo nowsza, powstała tutaj w tym przedziale, w tym nowym, w tym nowym całym uniwersum, kiedy wszystkim rządzi Free for Free, a nie Bungee, i wszystko tutaj się oczywiście sprowadza do tego nowego. No, nie powiem nowego kanonu, ale nowej linii fabularnej. I mamy właśnie w ten sposób sprowadzoną książkę, która jest właśnie o postaci, a o niczym konkretnym, tak naprawdę. Mamy tutaj przekrój przez życie Baka, wszystkie naturalne rzeczy, które powinny się tutaj znaleźć, ale no, żaden konkretny, żadna konkretna historia nie jest tutaj opowiedziana. Bardziej mamy właśnie tą jedną postać Edwarda Baka, którego znamy z ODST, z Halo 5, z innych mediów. I ona jest tutaj rozwinięta, umotywowana. Wiemy mnóstwo na jej temat. I generalnie tak to zostało poprowadzone. Na wstępie może powiem, że hmm, czytało mi się to nieźle. Z dużymi zastrzeżeniami, ale nieźle. Znaczy czytało. Czytało się na pewno lepiej niż yy, yy, niż Nelunda, yy, czy właśnie Lipsa. Jest wszystko fajnie poradzone. ma Farbeck to super pisze. W miarę prostym językiem. Jest to wszystko naprawdę... Myślę, że z książek, które tam do tej pory, to bym polecił najbardziej, żeby się zapoznać, żeby załapać, jeżeli ktoś ma, wiadomo, problem angielski w stopniu średnim albo, no, no nie najlepszym. I co jest najważniejsze, uwaga, teraz, jak powiedziałem, to nie jest żadna konkretna historia, nic, to jest głównie jedna wielka epopeja dla fanów Baka i, co jest ważne, ta książka nie działa jako samodzielna książka. To nie jest tak jak Upadek Ridge, że możecie to wziąć, dać komukolwiek i będzie się podobało, tylko to działa, tylko i wyłącznie jako część uniwersum, jako rozbudowanie świata, który wyznacie, który, który kochacie jako laurka dla bardzo popularnej, lubianej przez wszystkich postaci i sprawdza się to tylko w ten sposób, jeżeli zaglądacie tutaj, bo jesteście fanami Halo, to jest to pozycja dla was, jeżeli chcecie dowiedzieć więcej o świecie o Baku. A jeżeli szukacie jakieś książki, bo wpisaliście w youtube książka sci-fi czy cokolwiek, adaptacja Książkowa gry, no to nie tędy musicie znać i lubić generalnie świat halo. Więc to jest podstawowy, podstawowa zaleta i podstawowy zarzut całej tej książki. I co my tutaj możemy powiedzieć? Jeżeli wiecie z ODST, Bach miał dość skomplikowaną relację ze swoją ukochaną, Victorią D. i tu jest wszystko opisane. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak to wszystko przebiegało, to tu jest ta książka cały ich trudny związek. Całe to skomplikowanie ich relacji, wszystko jest tutaj wyjaśnione, doprowadzone do satysfakcjonującego punktu i generalnie yy, o tym się również dowiemy, więc również relacje z innymi postaciami, z drużyną Alpha 9, z tymi kozakami ODST, którymi kierowaliśmy w grze, z jego ukochaną, z, nie wiem, z Kosmitą wergilem, tym inżynierem, którego ratowaliśmy, yy, to, to jest tutaj. Yy, dość z dużym problemem uważam, yy, no właśnie, jeżeli Zakładamy, że znacie historię świata, wiecie co się działo z Bakiem, Wiecie, jakie miał przygody, gdzie skończył. No to to jest książka pisana trochę z takiej właśnie perspektywy, że Wy to wiecie. Na początku Bak zaczyna jako Spartanin. Tak, zaczyna się jako Spartanin, mamy wprowadzenie do jakiejś jego misji, potem mamy całą książkę i gdzieś w przedostatnim rozdziale dopiero autor wraca do tej. Do tej misji, do tego zadania, żeby jakąś kulminację tutaj zaprezentować. I to jest strasznie dziwne, bo mamy pierwszą akcję, jest przerwana, aby powiedzieć o pochodzeniu Baka, o jego jakimś wiecie, rodzinnym domu, relacjach rodzinnych i tak dalej. Dochodzimy do kolejnej akcji, gdzie poznajemy, gdzie spotykamy Spartankę Palmer. Potem jest cofamy się do innej misji ODST, żeby wyjaśnić relacje ze Spartanką Palmer. Jak się poznali, zanim oboje byli Spartanami, potem jak się pojawia ta relacja męsko-damska, to wchodzi cały w wątek Weroniki, więc to jest tak dziwnie, strasznie przeprowadzone, musimy sobie odpakowywać te szkatułki, to jest taka kompozycja właśnie szkatułkowa, rozpakowywać to sobie, musimy sobie układać po swojemu i jakby to chłonąć właśnie jako jedną wielką historię o naszym świecie, naszym ukochanym świecie, naszym ukochanym uniwersum. I jest to dość niewygodne i tym bardziej nie polecam nikomu, kto nie jest zajarany Halo. Zastanawiałem się kiedyś, dlaczego tylko i wyłącznie Combat Evolved dostał swoją adaptację, czyli The Flat. I tutaj mamy bardzo jasną odpowiedź, dlaczego ODST nie dostał swojej adaptacji książkowej. ODST jest tak specyficzną grą, że jest skonstruowana jako gra i działa jako gra. Tam nie ma za dużo historii. Tam jest dodatek do budówka do wielkiego świata, podobnie jak ta książka. I mam tutaj jeden rozdział. Mam 18 rozdziałów, i jeden z nich to jest cała akcja ODST z perspektywy Baka. Gdzie dokładnie nam opowiada, co robił Ruki, co robił Miki, wszyscy co robili po kolei. Jak to się zaczęło, jak to się skończyło, jak to do doszło, jakie były następstwa. Więc ułamek dosłownie tej książki za, wypełnia opowieść z ODST. Tam jest, jak mówię, bardzo mało historii. To jest taki etapik życia który się bardzo słabo nadaje na jakąś taką nowelizację i który generalnie lepiej się sprawdza jako gra, ale no wiadomo, że to jest jedyna gra, gdzie bak był tak bardzo, bardzo na froncie, musiała się tutaj znaleźć. Wydarzenia obejmują strasznie duży, bardzo duży przedział czasowy, no bo yy, młodość bak'a, wstąpienie do wojska, czasy przed ODST, to jest wszystko jakieś takie odległe i wspomniane w ramach retrospekcji, ale potem są pierwsze akcje, drugie akcje, trzecie akcje, jego w czasy, jego różne decyzje, jego podróże, i mamy bardzo takie dziwne przeskoki czasowe. Mamy obejmowanie dużego przedziału czasowego, i to też nie pomaga w spójności historii. Tak jak mówiłem, więc jakaś główna linia fabularna tutaj nie istnieje. Polepsza się to trochę w drugiej połowie, kiedy już mamy te wszystkie wojny z covenantami i wątpliwości baka odnośnie znania spartanien za sobą, i mamy coś w stylu oryginalnej historii. No wiecie, między końcem wojny, a spotkaniem Baka w Halo 5 to jest duży przedział czasowy, w którym działy się ważne rzeczy, jak właśnie trening Spartanina. Mamy to wszystko tutaj. Jest dużo powiedziano o Spartana 4. Jest fajnie poprowadzona historia zdrady na stacji treningowej Spartan. To jest już praktycznie taki kawałek oryginalnej historii, który lepiej działa. To jest mniejszy przedział czasowy i to się jakoś spra sprawdza bo tego nie znamy, od razu nie wiemy, jak to się wszystko skończy. No i ogólnie, jak mówię, jestem zadowolony, z dużymi zastrzeżeniami, wiecie, na co się piszecie tutaj. Lubicie Halo, macie tatuaże Halo, koszulki z Halo, tego typu rzeczy, to sprawdzajcie. Musicie to mieć również na półce, obok gier, obok komiksów, książek i seriali. A chcecie poczytać po prostu coś sci-fi, no to absolutnie to omijać. Jako kuriozum, jakiegoś takiego, wiecie, pisania tej książki. Yy, powiem może, że przed ostatnim rozdziale podejmujemy akcję z pierwszego rozdziału. Mamy kontynuację, jakaś kulminacja się zbliża, ktoś zdradzi Baka. Jeżeli śledzicie Świat i inne filmy, to pewnie wiecie kto, ale tutaj nie będę tego mówił. I wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie, kiedy hmm, kiedy zdarajca dotyka pancerza Spartanina Baka Lufą, to mamy cały akapit o filozofii używania farby na pancerzach Spartan. I to jest takie, wiecie, czymś trzeba zapełnić te strony, to jest fajnie napisane, ale ja naprawdę nie chcę czytać o farbie na pancerzach. Tego że o, zdrapuje się farba, bo komandor Musa y, wiedział na czym się skupić, nie na szczegółach, ale na najważniejszych rzeczach w programie Spartan, dlatego program Spartan był sukcesem. Ja nie chcę tego czytać w takich momentach, kiedy po prostu y, zaraz się dowiem, kto zdradził baka, zaraz się dowiem, jak to zostanie rozwiązane, i cała kulminacja nadejdzie. Tak więc, jako część uniwersum, to jest super, tak ja to traktowałem, i jestem zadowolony. Ale mówię, nie tykajcie tego jako samodzielnej książki, nie ma mowy. Samodzielna książka to jest o to. Absolutnie polecam. Jeżeli Wam się spodoba, to drążcie dalej. Jako kolejne pozycje możecie rozmyślać właśnie nad tym. Całkiem fajnie napisane, całkiem przystępnie. Mi się to bardzo. Dobrze i bardzo sprawnie przystało. Rozdziały są krótkie, to jest super. Po prostu bym wszystkie te takie dziwne konstrukcje super książek zamienił właśnie na super krótkie rozdziały, żeby poczytać, yy, nabrać sił i może wrócić w yy, niedługim przedziale czasowym. Teraz dzięki wielkie za uwagę. To było Halo New Blood. Moje autorskie tłumaczenie to świeża krew. Bardzo zadowolony z tego jestem. Bardzo polubiłem baka. I niedługo, albo już jest film o Baku właśnie oparty na tej książce i chyba tak teraz będę robił różnego rodzaju kompendia o świecie, świecie gry. Będę korzystał z jednego konkretnego źródła, mieliście coś podobnego w przypadku Master Chiefa, tam było zarówno z książki, jak i no wiadomo z animacji, która mi służyła bardzo za podkład. Teraz dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, cześć. Tydzień z ODST na Wielkie Michalo to również szansa na wygranie gier, gier i seriali. 5 dni to 5 filmów i 5 nagród. Linki są w opisie. Rozdawanie przeprowadzimy na Glim. Wystarczy tam odwiedzić fanpage facebookowy albo zasubskrybować kanał i bierzecie udział w losowaniu. Rozdajemy serię Gears of War Gears 1, 2, 3 oraz Gears of War Judgment oraz seria Halo Nightfall. Wszystko do pobrania na Xboxy w formie kodów, które prześlę z Zapraszam do linku w opisie. Powodzenia!